Cześć, z tej strony Dominik i witam Was w 2015 roku. Taki mały powrót do przeszłości. A dlaczego? A mianowicie, teraz przed świętami mija 5 lat jak wydałem pierwszą swoją mapę samodzielnie zrobioną do Farming Simulator 2015. I właśnie na tą rocznicę, na te 5 lat chcę ją wydać w wersji poprawkowej V1.1. Ta wersja poprawiona leży już od kilku miesięcy u mnie na dysku. Właśnie czekała na to chwilę. Dlaczego ją chcę sobie wydać? Chcę, abyście zobaczyli, jak kiedyś wyglądał moja pierwsza mapa, moje pierwsze podrygi, podboje w świecie moddingu. Takie przypomnienie małe. Na pewno wiele osób i tak to oleje, nie będzie na tym grało. Na pewno powie, że to jest słabe i w ogóle wykonanie. Ale przypominam, że to było 5 lat temu, to było moje pierwsze dzieło i na pewno tam klimatu żadnego nie ma, żadnych ciekawych rzeczy nie było, no, tylko kilka budynków stało, jeden sąsiad i to wszystko. Nawet mapa nie miała standardów FSA 15 oraz niektórym osobom nie chciało się zapisywać. Teraz w wersji V1.1 wszystko zostało poprawione, mapa działa, wszystkie posiada standardy oprócz błota, ponieważ jakoś tak coś nie chciało się dodać. Też nie chciałem się z tym bawić, bo mi to było to i tak się nie podoba. Przechodzimy sobie i tak jak widzimy, na sam początek zaczynamy karierę na jednej gospodarce. Jest tylko jedna gospodarka. Wchodzimy i tu mamy informację, że witamy, to jest standardowe te punkty. W tym miejscu możemy pobrać sobie wodę. W tym miejscu mamy silos, tu możemy wysypać i wsypać każde zboże, jakie tylko jest dostępne. W tym miejscu mamy gaz. W tym nawozy, tak, tu mamy garaże, jak sami wiecie, sądząc pewnie po Podkarpaciu F1.1, tam był w garażu warsztat. Tu jest pusty garaż, mimo że jest ten sam budynek. Dlaczego? No właśnie wtedy jakoś tak jeszcze nie potrafiłem zrobić czegoś z sensem, z klimatem i tak to pierwsza moja mapa, więc no posiada wiele braków, ale są dźwięki i dźwięki już były wtedy zrobione. Też na klawisz O. Nie 0, tylko O jak Ola. Mamy otwierane wrota, bramy i tak dalej. W tym miejscu możemy wyrzucać bałdy, sprzedawać, ale jeszcze w innym miejscu, zaraz wam powiem. A w tym miejscu możemy uzupełniać zboże w siewniku. To sobie wyjdziemy dalej. Co tu mamy z tyłu? Tu mamy z tyłu takie sobie małe podwórko. Tu mamy silos, silos jest w tym miejscu, tak jak widzimy ta trawa mała, to jest silos na kiszonkę. Widzimy nawet po lewo jest napisane ile jest miejsca zapełnione oraz ile ubite. Tu mamy obornik i tu możemy nielimitowany obornik mieć, czyli możemy pobierać ile wejdzie. To nie jest obornik ten z gry, tylko obornik taki jakby kupowany. Oczywiście po wejściu do szopy, tam w szopie oczywiście na klawisz o wszystko jest otwierane, ale pusto. Pusto. To tak jak ja wydałem to 5 lat temu, tak to właśnie zostało. I właśnie to jest takie przypomnienie względem ziarkowa V2, V2.1, poprawka w wersji V2. Otwórz to. Możecie sobie zobaczyć, o, słychać dźwięki. Możecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy czymś, co robiłem i wydałem 5 lat temu w 2015 roku. Później ziarkowo V2 wydane w 2017 roku. I Podkarpacie V1.1 wydane w 2018 roku, czyli na dobrą sprawę 2 lata temu. Dokładnie 2 lata temu, bo to było też na święta jakoś wydawane, tak jak teraz ta poprawka sprzed 5 lat. Taki powrót do przyszłości. I tak wygląda gospodarka. Na gospodarce jeszcze jest, a jeszcze zapomniałem, że jest jeszcze kurnik. Kurniczek i oczywiście na podwórku chodzą krowy. A teraz wam pokażę za szopą, gdzie są krowy, w którym miejscu mamy, tu niby błoto jest, ale błoto, nie ma takiego błota jak wy na innych mapach możecie spotkać. To jest taka mała jakby ścieżka, jakby to tak nazwać, i tu właśnie w tym miejscu jest pasysko dla krów po starym jeździśku. Jego chałupa spaliła się i została działka. To tak wygląda właśnie w tym miejscu. Też mamy kupowane pola, których nie było w wersji V1.0 tejże mapy. Możemy sobie kupić pola. Tu pole. A klikając minimapę, to jest ich ogólnie 26 pól. Już nie będę tu mówił, ile jest łąk, ile jest ogólnie pól. Sami sobie policzycie. Idziemy do sąsiada, na którym możecie
Nie możecie tylko. Możecie składować w sumie buraki i ziemniaki. Oraz sprzedawać. Ale to zaraz. W tym miejscu mamy silosy na ziemniaki i buraki. W tym miejscu nic nie ma, puste. A w tym miejscu możecie sprzedawać drzewo, jak i wióry. To tak właśnie widzicie, jest ruch uliczny oraz ruch na drodze. Tego brakowało w wersji V1 siarkowa, a w wersji V1.1, czyli poprawka sprzed 5 lat, już jest. Tak jak mówiłem, to wydaje, bo chcę sobie przypomnieć, jak wyglądały moje pierwsze podrygi. Nawet gdzieś mam zdjęcia, mało, mam chyba dwa zdjęcia, jak może źle zacząłem. Chyba idziemy dalej, pokażę. Na tej mapie nie grałem długo, może grałem, nie wiem, zagrałem z kilka godzin, kilkadziesiąt godzin. Tak widzicie kupowane pola. I zaraz pomyślałem, a zacznę robić co innego. Zaraz wam opowiem co innego, tylko w tym miejscu mamy sprzedaż jajek u sąsiada. Właśnie do sąsiada przychodzą ludzie po świeże jajka, w tym miejscu mamy trigger do sprzedaży jajek. Idziemy, przychodzą przez bramę, ale bramę jest monotworzy, tak jak samo jak i furtkę. Idziemy dalej, tu mamy znowu dalej kupowane wszystkie pola. I tu mamy sklep. Sklep z wujkiem Jackiem, który siedzi i przegląda się na kobiety. Tu mamy informację, że w tym miejscu jest właśnie sklep. Tu mamy bank, a tu mamy wejście do sklepu. I jak kupimy coś w sklepie, w tym miejscu to się znajdzie. Idziemy sobie dalej. Właśnie, i pograłem sobie może kilka razy w tej grze. Na tej mapie stwierdziłem, odzoruję wujka maszyny, jak i mapę, tam gdzie właśnie się buduje i mój wujek mieszka. No i co, taką mapę właśnie zacząłem robić, nawet udało mi się ją odzorować, tylko już nie pamiętam jak, ale ją straciłem, już na pewno nie pamiętam jak ją straciłem. W tym miejscu mamy taki staw, taka jakby ozdoba mapy, ale to też takie trochę nieudane, na te czasy to w ogóle klimatu nie ma. W tamtych czasach jeszcze ludzie to chwalili. Mówili, że fajna mapa, jakiś tam klimat zawsze miała, ale mówię, to było 5 lat temu i to na standardy Farminga 15 to było coś, a tym bardziej, że jeszcze map wtedy nie było jakichś wybitnych wydanych, a teraz to jest po prostu dno, ale to ja tylko to wydaję w wersji poprawionej, że dla osób, które pamiętają tą mapę kiedyś i chcą po prostu sobie przypomnieć sobie, tylko trochę. Jeszcze Audi mi mnie przyjechało i nie skończyłem. No właśnie, i wtedy zacząłem robić modyfikacje, edycje. Także przypominały to traktory w ogóle mojego wujka. I wychodziło wszystko ładnie. Odzorowałem mapę, wtedy grabinę. Pograłem sobie wtedy większość czasu, wtedy te pierwsze edycje, ulepy jeszcze robiłem. No i super fajnie. Tak robiłem. Inne modyfikacje, może tu jakieś zdjęcia powkleję, może nie, zobaczymy. Później ziarko, grabinę straciłem, to zacząłem się brać za ziarkowo V2. To te ziarkowo macie wydane już lat, ile lat. Tu mamy lasek taki i mamy też dźwięki. No i dobra, no i ziarkowo V2 wydałem. Po kilku tygodniach wydałem jej poprawkę V2.1 pod tym samym odcinkiem. No i później co dalej? Granie i Podkarpacie. No i tak wyglądała. Jeszcze w międzyczasie, chyba między Ziarkowym a Podkarpaciem, robiłem jeszcze jedną mapę, której zapomniałem, szczerze mówiąc. Ta mapa, jak się nazywała, też nie pamiętam, jakoś chyba Mazowszy Map, coś takiego. Co o tej mapie mogę powiedzieć? No mapa, już nie pamiętam jak, ale chyba też sobie kiedyś będę musiał do niej powrócić. W tym miejscu można sprzedać ziemniaki, jak i do przypominam buraki, a w tym miejscu można sprzedać właśnie słomy i siano. W tym miejscu możemy sprzedać sobie zboże, wszystkie rodzaje. Idziemy dalej. W tym miejscu możemy kupić wapno, nawóz. No, tak właśnie to wygląda. No, to takie trochę ozdoby niby w lasku, czy coś takiego. Takie wiecie, coś tu właśnie też ludzie. A w tym miejscu możemy kupić sobie na palety z roślin, z drzewkami. No idziemy dalej, opowiem jeszcze wam dalej tą historię. Oczywiście też brama otwarta na klawisz otwieranie. Wszystkie mody, które potrzebne będziecie mieli w opisie, link poniżej. Mało tego, wersja tej mapy jest też wydana w wersji V1.1 do 17, stąd też w opisie, jak i w miniaturce, jest logo 17. Ale nie jest to taka żwirownia. Też kiedyś to miało niby jakiś klimat, teraz to znikąd ma zarośnięte krzaczory i tak dalej.
ale to tylko jest przypomnienie. Tylko że wersja do 17 nie jest mojego autorstwa i nawet nie pamiętam, chyba jakiś rolniczy team wtedy ją przerobił. Oczywiście za moją zgodę ją przerobili, poprawili i tak dalej, ale nie mam do niego kontaktu, w ogóle straciłem to wszystko. I na pewno będzie link w opisie do... Mamy kupowane pola, wezmę sobie L, widzimy, jest tyle. Na pewno będzie link do tej wersji mapy w opisie, ale do jakiejś strony, gdzie on to wydał. Przystanek PKS, jakiś zaniedbany. Tu mamy gruz, jakaś ozdoba, jakieś krzaki, drzewo wywalone, las. Kolejna ozdoba, tu pola jakieś wielkie. W ogóle to jeszcze zaraz coś w innym miejscu wam pokażę. Bo po wydaniu tej mapy w 15 roku to były święta, czyli tak szczerze mówiąc Sylwester, 15, nowy rok, 16 rok. Ja w nowym roku usiadłem, chciałem tą mapę robić, jej wersję Firewalk 1, właśnie poprawkę i więcej tej mapy zrobić. Ale tak jakoś się odechciało człowiekowi. W tym miejscu miało być Bajoro, wielkie błoto. Ale wyszło jak wyszło, że błota nie dodałem i jest tylko takie kolejne zostały z kolizją. No trochę to fajnie wygląda, trochę nie, ale jest jak jest. W tym miejscu miał być ala PGR, ala jakieś kurniki, coś w tym stylu. A powstał jeden dom, jakiś sąsiad, który mieszka, kiedyś to kupił, a tu są stare jakieś kurniki, budynki, silosy. Taki niby stary PGR, SKR. Też właśnie to było bez pomysłu zrobione, żeby tylko jakoś tą mapę, jakiś ten styl na niej zrobić. Dalej idziemy. Pola polami, tu mamy kupowaną łąkę, właśnie część tej działki. I ta łąka jest tym lasem kupowana. Tu jest lasek, którego możemy ciąć i sprzedawać drzewo, a jak nie, to sadzić kolejne. W tym miejscu mamy stary obornik, tu mamy pole. Tu taką ozdobę też było, to też właśnie miało być błoto, ale wyszło na takim czymś tylko zostało. Kolejna łąka kupowana, czyli ten kawałek bez lasku. Kolejne pola, kolejna łąka z jakimiś tu, z jakąś ziemią wysypaną. Nie wiem co miało oznaczać, może kiedyś to jakaś ozdoba miała być czy coś takiego, ale nic z tego nie wyszło. Dobra, idziemy sobie dalej. No i teraz wam pokażę właśnie, bo ta mapa miała być kontynuowana, miała tam iść dalej droga, miała tam być jakaś obwodnica, jakaś wioska większa. Właśnie widzimy tu jakiś rozkład jazdy był, tu coś większego było robione, już jakieś plany kiedyś były robione. Jak nie wierzycie, to możecie zawsze pobrać wersję V1.0 i zobaczyć, to już w wersji w tamtej było zostawione w ten sposób. Wydane było. No ale w końcu wziąłem się za wersję V2, czyli nowy teren, lepszy klimat i tak dalej. I ta mapa, bardzo dużo ludzi ją pobrało. Już nie powiem szczerze ile, ponieważ dużo osób po prostu wyniosło mi tą mapę i też na innych stronach były, ale naprawdę dużo osób na tym grało, dużo filmików kiedyś oglądałem, wysyłali mi ludzie, że było zainteresowane, no i widać po wyświetleniach samych tej mapy, bo ja naprawdę mam tam wysokie statystyki na tym. Co tu jeszcze chciałem dodać, bo już dochodzimy do końca, właśnie tak wygląda ona z grubsza i chyba najważniejsze informacje na jej temat powiedziałem i dlaczego to też wydaję. To jest taki powrót do przeszłości, do tego, do pierwszych moich początków w całej mapach, później te modyfikacje pierwsze właśnie. Ta mapa miała mi służyć właśnie pod 30, fertka 60, pod takie właśnie traktorki, żeby sobie na tych polach popykać takich i to wszystko. No ale porobiłem, no i brak modyfikacji fajnych. No nie no, dobra, Catfan coś wydawał, ale to były podstawki pod Kramera, no błędów, ciul, niegrywalne w ogóle. Stwierdziłem, zacznę coś własnego robić. No i właśnie wtedy wydawałem. Najpierw ja to miałem jako dla siebie, a później po jakimś tam czasie wydawałem te edycje, chociaż teraz aż szkoda o tym mówić. Jakieś tu zdjęcia na pewno wstawię. No i tak to właśnie ten czas zleciał, że jesteśmy. Witam was w 2020 roku. Mapa ma 5 lat. I tak historia wyglądała. Na ten odcinek to wszystko. Możecie pobrać sobie, potestować tą mapkę. Klimatu za bardzo nie ma, ale jest w pełni zrobiona w standardach 15. W pełni grywana, no i oczywiście nawet pokażę, jest zapisywana. Save. Widzimy, zapisało się. Wcześniej był problem z tym, teraz się normalnie wszystko zapisuje. Każdy może sobie grać na niej do... A few moments later. I ten odcinek miał pojawić się w niedzielę, czyli prawdopodobnie wczoraj, jeżeli uda mi się wstawić to jeszcze w poniedziałek.
Ale pech tak chciał, że dopiero w poniedziałek ten odcinek trafi do was. No, mapka nie posiada ani jednego błędu, jest w pełni grywalna. Zapraszam do pobierania. Siema.